No no, panie i panowie, ogłaszamy dzisiaj święto narodowe, ponieważ Silverek się nie spóźnił. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Gothic Czas Zapłaty. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od pogadania z jednym z członków legendarnej gotykowej czwórki, czyli z Gornem. Muszę dostać się do obozu. Dobra, mów. Podobno w waszym obozie nie wszyscy są zadowoleni z obecnych rządów. Ba, kto by się ucieszył, robiąc na emeryturę Gomeza? Nie wiem, czy mogę ci zaufać. Chłopcze, tutaj nikt nikomu nie ufa, ale możesz być pewien, że nie gram w zespole wesołych muzykantów Gomeza. Przed całym tym zamieszaniem byłem najemnikiem, sporo nabryździłem strażnikom. Po ataku, o dziwo, Gomez zarządził, żeby nie wyrżnąć nikogo, ale co najwyżej wrócić do kopalni albo zagnać do pracy na polach ryżowych. Sporo najemników przez to przeszło na stronę strażników. Dlaczego? Dla Rudy, chłopcze. To jedyny powód, ale myślę, że powrót Lee sporo by zmienił. A co Lee mógłby tutaj zmienić? Wszystko, chłopcze. W tej chwili rebelianci są rozproszeni. Z tego co wiem, powstały trzy niezależne frakcje, na których czele stoją Lares, Wilk i Torlov. Musiałem troszeczkę szybciej poczytać, ponieważ jak zwykle, tak się domyślałem, iż zniknie to zbyt szybko jak na długość linijek dialogowych, które zostały mi do przeczytania przedstawione. No i cóż, może zacznijmy od tego, gdzie spotkam Laresa. Na polu ryżowym dostał w uchę ryżowego księcia, kiedy ten radośnie zadyndał na stryku. Chyba widzimy właśnie go w okolicy. Lares odpowiada za zbiory ryżu. Podobnie jak Torlov, ma określone limity, których musi przestrzegać. Kara za niewypełnienie przydziałów jest identyczna jak w przypadku kopaczy. No dobra. Wilk. Tak, jeden z naszych był najemnikiem, teraz jest na usługach strażników. Wilk wytwarza przednie łuki, a do tego tylko on potrafi zrobić pancerz z płytek pełzaczy. Wśród strażników zapanowała moda na te cholerne płytki. Jak ze sraczką kupują je od kopaczy, a Wilk utwardza nimi pancerze. Wilk stoi na czele rebeliantów z kotła. Najwyraźniej tutaj troszeczkę obóz się pozmieniał po przejęciu, jeżeli chodzi o jakieś nowe miejsca. Kim jest Torlov? Torlov był kiedyś kapitanem. Jak go znam, to pewnie pływał pod piracką banderą. Kiedy trafił do kolonii, przystał do najemników. Podczas ataku na obóz świetnie radził sobie z pozorowanymi atakami i pułapkami. Po wszystkim strażnicy wtrącili go do kopalni, bo zbytnio wydał im się we znaki. Teraz to właśnie Torlov stoi na czele rebeliantów w kopalni. Niestety na jego głowie jest także limit dziennego wydobycia rody. Co to znaczy? Ano to, że jak kopacze nie wykonają normy, to strażnicy zabijają losowo wybranego pechowca. Często się to zdarza? Rzadko. Ale ostatnio zwiększono limity i teraz kopaczom jest naprawdę ciężko. Cieszę się, że mnie tam nie ma. Usłyszałem już dość. No dobra, czyli jak widzimy, sytuacja jest faktycznie dość opłakana. Chociaż nie jest aż tak źle, jak mogłoby być, bo patrząc na to, że no, pozostał zajęty, to ja po Gomezie bardziej spodziewałbym się zupełnej anihilacji członków. A jeżeli tylko tam takich łaskoteczek, że tak powiem, w celu zrobienia sobie z nich sługusów. Oczywiście to jest bardziej opłacalna opcja. Przykładów można znaleźć wiele w historii. Jednakowoż, kto by do czego nawiązuje, tak może z ostatnich wydarzeń, z ciągu ostatnich 100 lat. No to wie. Ten kto wie, ten wie, kto mówi pewien nazwienniczy program. Pewna nazwa programu, ale chciałem wyciągnąć już z tego, że źle odmieniłem formę zawczasu. Dobra, Laresa już wcześniej widzieliśmy, tylko jak ostatnio do niego zagadałem, to strażnicy chcieli mi za to łeb urżnąć, więc nie wiem, może muszę zagadać właśnie do niego w nocy, kiedy oni nie widzą, bo teraz zagadałem do Mordraga i jakoś nie miałem z tego nieprzyjemności.
Tylko teraz pytanie, gdzie on jest? Jest tutaj chyba. Poznaję tą niewyparzoną mordeczkę. I może jakiś inny niewolnik też ją posiada, ale jednak nie. Witaj. Słuchaj. Uprawiacie ryż? Nie, wyrabiamy dzbanki z gliny. Jestem zajęty. Przejdź pojrzenie. Dobra. Podobno nie życzysz za dobrze strażnikom. Ciszej, człowieku. Nawet jeżeli to prawda, to się z tym nie manifestuje. Kim jesteś i czego chcesz? Przesłała mnie Kavalor. Doszły mi słuchy, że w nowym obozie szykują się zmiany na lepsze. Czyli jesteś wysłannikiem rebeliantów. Czyżby Kavalor nie tutaj chciał wciubić nos? Być może wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. Ta żona przyjaciela jest także naszą przyjaciółką. No to nas znalazłeś. Rozglądaj się dowoli. Powiesz mi coś więcej o tym, co szykujecie? Uważasz mnie za idiotę? Może i przysłał cię Kavalorn, ale to za mało. Powiem ci coś więcej, jeśli wyświadczysz mi drobną przysługę. Chyba nie mam wyboru. Co to za drobna przysługa? Odkąd strażnicy zrobili tu swoją piaskownicę, mam na głowie zbiory ryżu i dostawę paczek z ryżem do gospody na wyspie. Ryż to podstawowe pożywienie najwolników. Jak nas nazywają strażnicy, w karczmie pędzą z niego ryżówkę, więc śmiało można powiedzieć, że to białe złoto kolonii. Wykopałem wszystkich do zbierania tego cholerstwa. Nie wyrabiamy limitów, odkąd kilku szkodników dało nogę. Uciekli? Cholerne sukinsyny wypiły, upiły mnie ryżówką i zwinęli się przed świtem. Od tamtego czasu mam na głowie strażników, zwiększone limity na zbiory i mniej ludzi do pracy. Fletcher dał mi jeszcze 2 dni na to, żeby wszystko wróciło do normy. Z limitami jakoś sobie poradzę. Chłopaki dwoją się i troją. Ale ci uciekinierzy, to dla mnie sprawa honoru. O, kto ta przysługa? Mam ich odnaleźć i przyprowadzić? Niezupełnie, masz ich odnaleźć i wyrżnąć do nogi. Te sukinsyny widziały, czym się skończy ich ucieczka. Takich jak oni trzeba tępić jak szczury. O, do tego jeden z nich zwinął mój topór. To już był szczyt bezczelności. Rozumiem, znaleźć, zabić, przynieść topór. Doskonale, ale potrzebuję jeszcze ich głów. Nie jestem rzeźnikiem. Muszę pokazać Fletcherowi jakieś dowody. Więc jak będzie? Głowę złego już przynieśliśmy na początku. W porządku, zajmę się uciekinierami. A równy z ciebie chłop. Ale masz na to tylko 2 dni. Później wróci Fletcher i skopie mi dupę, jak nie pokaże, że ukarałem tych sukinsynów. Owcy, owocnych łowów. Przepraszam, chciałem przeczytać owczych łowów. I tak sobie myślę, dlaczego owczych? No patrzę, owocnych. Do diabła. Mówiłem się, że znowu się mogę tam kapkę mylić, albo troszeczkę akcent zmieniać, ale jak mówię, no od 10 odcinków, niestety. Twórcy tutaj, jeżeli chodzi o dialogi, to poszaleli w negatywnym tego znaczeniu. I ciekawe, gdzie te dupki się mogą ogrywać. Domyślam się, że gdzieś w okolicy, jaskinia po prawo, chata przed nami, drugi brzeg, tam wcale nie jest aż tak niebezpiecznie przecież. Na górze też mogliby niby być, jednakowoż jest taka malutka sprawa, że na górze przecież są zębacze. A jak wiemy, no zębatki to jednak nie jest przeciwnik, z którym... Do diabła. Z którym poradziłby sobie zwykły waćpan szkodnik. A będziemy musieli jakoś tutaj minimalnie tego pana Eshura zranić, jakąś inną magią niż święty ogień. Mam wrażenie, że ona niestety też się buguje, jeżeli chodzi o możliwość bicia przeciwników. Na przykład stoplem lodu, tylko stople lodu musi być troszeczkę z dystansu dany. Do diabła, Jaszczurze. Co jest z tobą, no? Ponieważ musimy kogoś zranić, żeby mu zapisać grę, wczytać grę i zabić go normalnie. Taki smutny Bóg jest w tej grze. Kto ogląda tę serię od początku, ten wie co mówię. Tak zwana przeze mnie choroba nieśmiertelności. I antybiotykiem na nią właśnie jest uderzenie kogoś... Wow.
Zawsze działało. Zawsze działało. Wystarczyło kogoś uderzyć kuszą, magią, albo czymkolwiek innym poza bronią do walki, żeby zadać mu obrażenia, zapisać grę, wczytać grę i wszystko było w porządku. No dobra, zabiłem jaszczurkę, wystarczyło jeszcze raz wczytać grę i wiem, że kapkę wam przeszkadza, ponieważ też poruszamy się w nocy. Ja też mało widzę, ale tak sądziłem, że oni właśnie będą gdzieś blisko, a więc noc nie będzie dla nas szczególną przeszkodą. Możemy którym z nich pogadać zawczasu, czy po prostu mamy ich pozabijać i tyle? Jak widzę chyba... Przepuść mnie. Jak widzę, chyba nie ma potrzeby z nimi gadać, a więc po prostu robimy rzeź. Chociaż w sumie... Przecież ja jestem magiem, mam moje nowe zaklęcie. Po co się babrać z nimi tak ze wszystkimi zmiesza? Po coś zostałem tym magiem, nie? A więc... Leć, leć, pocisku gadżeta. Pierwsze przydatne zaklęcie. Odkąd zostaliśmy magami? O, jak smutno. Ale tak właśnie powinien wyglądać gameplay maga, nie? Tak właśnie powinno wyglądać granie magiem. Naraz pierwszą główkę i chyba nawet to wytopurle na resans, zgadza się? Całkiem mocny, kurde. Tutaj w tej modyfikacji właśnie... Chyba jej problemem z poziomem trudności jest to, że wszystkiemu, co służy do walki, pozwiększali obrażenia, a wcale gry jakoś szczególnie nie utrudnili. Moim zdaniem potwory są praktycznie tak samo jak były silne, a bądź co bądź w tej modyfikacji dużo szybciej się dobije jakieś chore wartości siły i tym podobne rzeczy. To już jakaś mikstura wisi, napój. Dobra. Mniejsza o to. Coś tu jeszcze może w okolicy można znaleźć? Telekineza? Niestety nie. No cóż. O, jeszcze ten coś miał do podniesienia. Ten już nic nie ma. Ten też nie. I ten też nie. Dobra, a więc wracamy się do obozu. Tak sobie nawet myślę, że tutaj teleportu nie powinienem przygotować, ale nowy obóz jest na tyle blisko obozu rebeliantów, a ten drugi teleport jednak prowadzi na zupełnie... Co tu kretoszczur robi do diabła? Na zupełnie drugą stronę kolonii, więc chyba sobie go zmieniać nie będę, bo jeszcze zaraz okaże, że nas tam wyślą, bo wiesz co, tak ogólnie to ja jestem Torlov i wiesz, w wieży mgieł zakopałem mój topór kiedyś, mógłbyś mi go przynieść, albo wiesz co, kiedyś miałem taki fajny skarb zakopany, albo wiesz co, mój przyjaciel, mój informator, coś tam, wiesz, miałem się z nim spotkać przed takiem na brzegu, bo on tam cały czas na mnie czeka, wiesz, pójść do linii na przykład, tam jednak jest bliżej do linii niż iść z obozu rebeliantów. Co tu tak śmierdzi? Chciałbym wejść do obozu? A ja chciałbym wytrzeć tyłek perfumowanym papierem. Spójrz na zbroję, jestem strażnikiem. Może tak, a może nie. Pełno teraz przybierańców poęta się po gościńcu. Ale... won mi stąd. To diabła. Czyli co? Czyli jeżeli dla Resta Foxy tutaj nie ma, to będę musiał czekać aż do kolejnego dnia? Ja chciałem tak pięknie ekspresową misję wykonać. Zobacz, jest tutaj tyle tych niewolników jeszcze. No dobra, chyba jeden stoi. Chciałem powiedzieć, że tyle jest, że jeden stoi, to myślałem, że więcej gdzieś stoi. Ale rysek na złość nie ma. No dobra, to robię cięcie i spotkamy się następnego poranka. Na szczęście nasz limit czasowy jest całkiem duży. No dobra, jest ranek, powracali nasi niewolnicy tutaj. Zresztą nasi tutaj słowo klucz jednakowoż. I cóż, Lares. Jest sprawa. Mam dla ciebie prezent. Zdążyłeś przed wieczorem. Świetna robota. Najpierw głowy. Po śmierci są jeszcze paskudniejsi niż za życia. Masz mój topór? Pewnie. Cóż za piękny, mój kochany toporek. Ach, całe życie z nim walczę. Odkąd nauczyłem się walczyć. Jestem twoim dłużnikiem, przyjacielu. Pytaj, o co chcesz. Mam kilka pytań. Pewnie powiem wszystko, co wiem. Jaka jest sytuacja w obozie? Napięta i nerwowa. Nikt nikomu nie ufa. W obozie widać podział na trzy grupy. To już wiemy. Jedną z nich ty przewodzisz. Można tak powiedzieć. Pozostali to wilki Torlov. Powiem szczerze, że nie jestem pewien, co oni kombinują. Nie zamierzam też sam odkrywać przed nimi kart.
W jedności siła, oddzielnie nic nie zwołujecie. Wiem, ale ryzyko jest zbyt duże. Muszę mieć pewność, że Wilk i Torlof myślą podobnie. Nie mam okazji, żeby porozmawiać z którymś z nich na osobności. Wilka ciągle ktoś pilnuje, a Torlofa nie wypuszczają z kopalni. Rozumiem, może będę mógł coś na to zaradzić. Tylko bądź ostrożny i nie wymawiaj za szybko mojego imienia. Bez obaw. To także gra o moje życie. Co zamierzasz? To dość skomplikowane. Przede wszystkim nikt nie chce dać się zabić tym pieprzonym sukinsynom w czerwonych pancerzach. Nie będziemy też tolerować takiego życia. Wiecznie. Strażnicy wzięli nas z zaskoczenia. Powoli przygotowujemy się na mały pouch. Ale do tego jeszcze nam daleko. Najpierw musimy zrobić porządki na własnym podwórku. Co masz na myśli? Niestety niektórym najemnikom czy szkodnikom odpowiada taka sytuacja. Pyszne mrania pracują dla strażników. Brakuje nam jednego przywódcy. Kogoś silnego i bezwzględnego. Lee? Dokładnie. Jestem pewien, że generał zdołałby skrzyknąć wszystkich razem. A wtedy dalibyśmy strażnikom tęgiego kopa między nogi. Czym się zajmujesz? Odkąd Różowy Książę zawisł na sznurze, to na mnie spadły wątpliwy zaszczyt doglądania zbiorów. Strażnicy postanowili wykorzystać moje naturalne zdolności, a rzeczywiście jakoś sobie radzę, ale to życie na krawędzi. Sam widziałeś, jak niewiele brakowało, żeby Fletcher powiesił mnie obok księcia. Usłyszałem, już dość, to mi wystarczy. No dobra, tylko teraz pytanie. Jak do diabła dostać się dalej? Triumvirat, co to za nazwa misji? Bożyszcze tłumów jerechońskich. No dobra, może pogadajmy z Gordonem na ten temat. Oczywiście zawsze możemy wejść tu po boku, nie ominąć tego gościa, ale... Jak wiemy, skrypty to są dość problematyczne rzeczy. To do strażników, jak dostanę się do obozu? Za dużo ci w tym nie pomogę. Zabij jakiegoś strażnika i zabierz mu pancerz. Ci przy bramie to idioci. Jakoś ich przekona, że powinni cię wpuścić. Aha, może to ci się przyda. Oficjalnie z ramienia Gomeza w obozie rządzi Fletcher. Ale szarą eminencją jest ta ich hrabia. W porządku. Dzięki za radę. Bywaj. Powodzenia, chłopcze. O, hrabia jest tutaj szarą eminencją. Kurde, jaki pieczony. Z chęcią bym go wreszcie dorwał i łóżnął mu tego zasrane łobisko. To znowu ty? Ale z ciebie zasrane bydle, czego chcesz? Przejść przez bramę. Posłuchaj. Nie, to ty posłuchaj. A wracam z patrolu. Czyżby? Coś mały ten patrol, jednoosobowy. Ciekawa taktyka. Tak sądziłem, że to kuźwa nie zadziała. Dorwali nas rebelianci. Tylko ja zdołałem się przebić. Powiedz po prostu, że najszybciej uciekłeś. Brakuje nam tu tylko kolejnego tchórza. Mówię prawdę. Może tak, a może nie. Rzeczywiście czekaliśmy na wsparcie i może jest tak jak mówisz. Zadam ci jedno pytanie, na które odpowie tylko prawdziwy strażnik. Kto teraz rządzi w nowym obozie? Hrabia. No proszę, swój chłop, dobrze wiedzieć, że przybędzie nam kolejny miecz. Możesz przejść, przyjacielu. No. Myślałem, że to jakieś zadziało, ale to i takie zaskoczenie, że to jednak był nasz wybór. Carlos. No proszę, kogo to ja widzę? Tylko nie mów, że znowu muszę zapłacić.
Tym razem niech będzie na mój koszt, przyjacielu. Ach, może oprowadzić cię po obozie? Czemu nie? Jestem tu pierwszy raz. Świetnie, chodź za mną. Okej. Okay. Czyli zajmę oprowadzenie po zmianach. To nasza tama. Homer zbudował to ustrojstwo jakiś czas temu. I co się z nim stało? A, za zasługi wędrował w kopalni. Chodźmy dalej. To się w ogóle pływa w wodzie. I czemu poszliście innymi ścieżkami? Ciekawe. Za tym fajna skała. Czemu oni to masz tak daleko od siebie? Halo? Halo? Przepuść mnie! Wow! Chciałem powiedzieć, że coś tutaj czekanie jest i poprawia, a tu nagle czary mary fokus pokus. Ach, to kocioł. Słodki dom. Chyba się wzruszyłem. Co to za dziura? Tam składujemy urobek rudy. Kiedyś magowie trzymali na tym łapę. Pokażę ci coś, co na pewno cię zainteresuje. Ktoś w ogóle powiedział, że... Ach, dziwisz się, że teraz jest wkurzony? W normalnym gotiku bezimienny zabrał mu rudę, a tutaj zrobił to jeszcze wcześniej Gomez. Jego znienawidzony przeciwnik. Wtedy to był bezimienny, też go zabolało, bo jemu to był ktoś, komu ufał, jednakowoż. Czemu ten strażnik ma lagę? Mniejsza, czemu w ogóle ja idę jako pierwszy? Dlatego, że moja postać zaczęła biec. On mnie oprowadza, ja idę pierwszy. Magnifico. Magnifico. Dla mosa. Czy ja już do kopalni będziemy teraz iść? Ja pierdzielę. Ciekawie skrypty twórcy, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, bardzo ciekawe. A, ci ludzie właśnie pokazują, jak bardzo jest to ciekawe, nie? Moim zdaniem jest to niezwykle interesujące. Gdybym nie wiedział, sam sobie komentarze odpalił i sobie je poczytał wam. Ale oczywiście... Palce. Ja nie przygotowałem, bo myślałem, że to będzie odcinek pełen dialogów. A mogę tutaj kopalnie zrobili, to akurat jest ciekawe. To akurat faktycznie jest ciekawe. Super. Cieszę się. Genialny skrypt. Klas, klas, klap, klap, klas, klas, klap, klap. Nie wiem, to może wam powiem, kiedy będzie kolejny odcinek na przykład, to może być ciekawe. O, tak sobie sądzę, że skoro ten jest o godzinie 7, no to na kolejny zapraszam was na godzinę 19. Dlatego, że poprzedni wyszedł z dość sporym opóźnieniem, więc tak byłoby tak troszeczkę chyba za dużo pod rząd. Dlatego sądzę, że 19 będzie takim optymalnym terminem. Do deba, jeszcze wejść teraz do kopalni, wejść tam, wykop całą rudę, zakop się tam jeszcze i nie wiem, zatańcz na frisbee. Rzuć takie frisbee, wskocz na nie w locie i zacznij na nim tańczyć w makarenę. Nie dowierzam. A to są chłopaki. Co to ma znaczyć? Ano to, brachu, że właśnie wpadłeś w spore gówno. Skoro tak bardzo interesuje cię nasz obóz, to może chciałbyś też zjeść kopalnię? Co ty na to? A, znajdę cię, Carlos. Możesz być tego pewien. A zobaczymy. Miłego pobytu w kopalni. Chłopcy, odprowadźcie pana. Jeszcze chwila. Co to za żelastwo? Nic ci do tego. Chyba właśnie o czymś takim marzyłem. Dawaj miecz! Czy ty właśnie zabrałeś mi mój runiczny miecz? Tak sądziłem, że to będzie jakaś pułapka, wiecie, bo ten...
jakoś tak już szukajmy sensu w tym wszystkim. Co za robota, prawdziwe cudo, stal pakietowa, błękitne szlify, teraz już takich się nie robi. Ten miecz musi pamiętać, że lepsze czasy, ale jakby go trochę... Chyba się zapędziłeś. Oddaj miecz. Ach, dać miecz nieznajomemu i to jeszcze taki? Albo jesteś głupi, albo naiwny. Mógłbym dać się zarznąć orkowi takiego cuda. Ty skurwysynu. Jakbyś zapomniał, jesteśmy w kolonii karnej. Ciesz się, że jestem w dobrym nastroju. Zamiast cię zabić, spełnię obietnicę. Witamy w kolonii. Spodziewałem się ni mniej, ni więcej. Tak właśnie mnie zastanawiało, tak sobie kminiłem. Dlaczego oni nas aż tutaj aż taki głupi skrypt by zrobili? Jak sobie zacząłem kminić, nie? Przecież to jest już szczyt idiotyzmu. A teraz wiemy, o co chodzi z tym szczytem idiotyzmu. It's a trap! Peszte, peszte. Kolejny szczęśliwy skazaniec, mogący pracować ku chwale i majątności Gomeza. A tobie co do tego? Cynizm i duma to częste strony tej samej monety. Komu się naraziłeś? To znaczy, nosisz pancerz strażnika. Ach, to długa historia. A nie mam czasu na nudne opowieści. Szukam Torlofa. Znasz go? Znam, to właśnie on polecił mi witać nowych. Podobno mam do tego wrodzony dar. Skoro tak twierdzisz, gdzie go znajdę? Idź dalej, nie sposób go nie zauważyć. Krzyczy najgłośniej z całej hołoty. Dzięki za radę. Zaczekaj, gdybyś potrzebował pomocy, to daj mi znać. Będę tu pamiętał, bywaj. I widzę, że nasza koleżanka Kamera tu w ogóle była, ale nagle się zmyła, ten cały debuger, jak to zostało nazwane przez was. Czy do kamery zbyt nie odnosi, ale mniejsza o to. Jurgen, gdzie leżysz? Wracaj do Kilofa! Nie, dobra. Jesus Christ. To jest chyba Torlof, czyż nie? Tak, to jest Torlof. Czy w ogóle sugerował, że Cooper mógł być w załodze Torlofa, ponieważ dość podobnie się wyrażał do niego. Kim jesteś? Nazywam się Torlof. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. No cóż. A jak trafiłeś do kopalni? Do końca walczyłem ze strażnikami. Wtedy zepchnęli nas do kopalni, a to był nasz ostatni bastion. Przeprowadzili kilka ataków, ale wszystkie odparliśmy. Kopalnia to dobre miejsce do obrony. W końcu zawarliśmy coś na kształt rozejmu. Mogli nas wziąć głodem, więc i tak nie mieliśmy wyjścia. Odpowiadam teraz za wszystkich skrańców z kopalni i za te cholerne limity. Jakie limity? Limity wydobywania rudy. Znowu je podnieśli. Teraz to już 120 funtów czystej rudy. Kiedy wydobywamy mniej, zabijają jednego z kopaczy i nie dostajemy wtedy racji żywnościowych. Sukinsyny. Często się to zdarza? Niestety za często, a co najgorsze, jest nas coraz mniej. Trudniej o większy urobek. Może niedługo się to zmieni. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeżeli to coś ci pomoże, to wiem co nieco o pełzaczach. Dawaj. Usuwanie płytek. W jaki sposób mam oddzielić płytki od zwłok pełzaczy? To proste. Płytki na grzbiecie przymocowane są tylko przy krawędziach. Wystarczy wziąć ostry nóż i ciąć wzdłuż przerywanej linii. Oryskiwanie sieci pełzaczy, żuwaczek. No i... Na górze szykuje się coś większego.
O czym mówisz? Większość najemników i szkodników ma już dość strażników. To było do przewidzenia. Co planują? Najpierw musimy mieć pewność co do ciebie i twoich ludzi. Jestem z wami do Kroćset. Dajcie tylko znak, a zrobimy tu krwawą jatkę. Nie tak szybko. Kiedy planujecie atak? No właśnie, to jest największy problem. Nikt nie chce wykonać pierwszego ruchu. Cholera, gdyby był tu Lee, nie byłoby żadnego problemu. Musimy go odnaleźć i powiedzieć, co się kroi. W porządku, dam ci znać, kiedy wszystko będzie gotowe. No i jakoś się musimy stąd wydostać. Zaczekaj, mam do ciebie prośbę. Chodzi o urobek. Tak? Mamy tu kilka malkomentów. Trzeba ich przekonać, żeby ciężej pracowali. Ja już nie mam do nich cierpliwości, a nie chcę, żeby rozmowa zakończyła się czyimś zgonem. Oni muszą żyć, bo martwi na nic się nie przydadzą. Może ty znajdziesz jakiś sposób, żeby przekonać do pracy tych darmozjadów. Pomożesz mi z urobkiem, a ja pomogę wydostać się z kopalni. W porządku, co to za malkonenci? Homer, Cipher i Batch. Ale pamiętaj, potrzebuję ich żywych. Będę miał to na uwadze. Coś jeszcze? Porozmawiaj z Sherem. On zna tu każdego, a ludzie go szanują. Może coś ci doradzi. W porządku. No dobra. A więc Turlow zakończony, więc idziemy teraz do tego Waćpana. No, potrzebuję jednak twojej pomocy. Co się stało? Będę z tobą szczery. Przybyłem tu, aby nakłonić Turlowa do przyłączenia się... Ach, wiem po co przybyłeś, piracie. Przecież nikt z kopalni nie wie o tym, kim byłem. Zradził cię Hood. Z reguły zwyczajni marynarze nie wtrąca się do kolonii, więc zaryskowałem stwierdzenie, że jesteś korsarzem, jak widać trafnie. Powiedzmy, że ci wierzę. Powiedz mi, co taki cwaniak jak ty robi w kolonii, do tego waląc z Kirofem w bryłkę rudy? To samo co i ty, poszukuję odpowiedzi. Więcej wiedzieć nie musisz. Wspomniałeś coś o pomocy. A Roger Zamej, słucham więc, w czym tkwi problem. Turlow pomoże mi wydostać się z kopalni, jeżeli zdołam przekonać kilku skazańców do bardziej wytężonej pracy. Niech zgadnę, Cipher, Homer i Batch. Cholera, jak ty to robisz? To proste, spędziłem w kolonii szmat czasu, do tego staram się wiedzieć, a nie tylko patrzeć. Widzieć. Łatwo wtedy dostrzec, kto się obije zamiast pracować i z kim Turlow ma najwięcej problemów. Obserwowałem każdego z tej trójki i wydaje mi się, że mogę ci pomóc. Zamieniam się w słuch. Zacznijmy od bycza. Tylko wystarczy kilka interaktyw i tęgie cęgi. Tylko go nie zabij, wystarczy, że poczuje smak własnej krwi. A pozostali? Homer to sentymentalny głupiec. Nie ma dnia, żeby mi opowiadał o własnej tamie, wspaniałej, którą sam zaprojektował. Trafisz do niego, zachwalając budowlę, zasugeruj, że tylko walka pozwoli mu wznieść kolejne dzieło. A żeby walczyć, najpierw trzeba trochę popracować. Myślę, że to wystarczy. Został jeszcze Cipher. To akurat najmniejszy problem. Cipher sprzedałby własną matkę za paczkę ziela. Na szczęście mam coś, co powinno przypaść mu do gustu. To już chyba wszystko, chłopcze. Dlaczego mi pomagasz? A dlaczego nie? Powiedzmy, że dostrzegłem w tobie coś więcej niż tylko zimne wyrachowanie wilka morskiego. Życie upływa w cyrkach gówna, przyjacielu. Czasami warto coś zrobić, żeby komuś mniej śmierdziało. Zapamiętam to. Bywaj. Powodzenia, piracie. Ten gościu wydaje mi się aż nad wyraz podejrzany i mam wrażenie, że
Nasza interakcja z nim nie skończy się na wydarzeniach w kopalni. No ale cóż. Mnie tutaj wpuścicie, czy też każecie mi wypierdzielać? Nie, tylko tamten jest takim skurtybongiem. Och, powiem wam, że zawsze miałem problem z tą kopalnią, dlatego nie jestem zbyt zadowolony, że teraz do niej trafiłem. Ponieważ zawsze się w niej gubię. Do diabła z tą kopalnią, nie lubię jej. Rozacz wojownik, oczywiście na start musiałem trafić na takie bydle. I to jeszcze, kurde, takie bydle dodatkowo wzmacniane tym, że jest do diabła nieśmiertelne. Że nie skastuje Firebola przecież. A, jednak skastuje, okej. Myślałem, że nie da się skastować Firebola, kiedy przemika zbije. Ale ten problem najwidoczniej dotyczy tylko i wyłącznie deszczu ognia. Jak pamiętamy, tam zakręcie nie chce działać po prostu. Na tym ktoś napisał, że to jest właśnie błąd. No i nie da się tego zrobić. To mamy kolejnego baćpana. Tego rozwiniemy sobie z dystansu, bo coś koniec końców tym magiem jestem, nie? Do widzenia, pełzaczu wojowniku. Teraz nawet nieśmiertelność się nie ocali. Oto potęga prawdziwego maga ognia, a nie jakieś kanapeczki. Mam nadzieję, że z tamtego pełzacza zebrałem wszystko, co było. To miejsce w ogóle jest, kurde, ekstremalne. To wygląda jak jakieś... jakby zbudowane było tak specjalnie, był jakiś łuk triumfalny wcześniej był, czy huk wie co. No dobra, panie i panowie, wybaczcie za malutki przeskok, jednakowoż gra mi wywaliła i ponadto muszę przyznać, że mam tutaj dwa dość niepokojące spostrzeżenia. A propos, są one następujące. Po pierwsze, z jakiegoś powodu nie regeneruje mi się ani mana, ani zdrowie. Po drugie, próbowałem trzy razy zabić tego połudzacza, który był pod tym miejscem, gdzie jakby materiał się przerwał i za każdym razem walało mi grę. A po trzecie, cały czas w tle przygrywa nam muzyka z menu głównego. Nie wiem, co się dzieje, ale boję się, że bugi są przed nami. A to jest zawsze zła sprawa. Witaj. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. To moje najwspanialsze dzieło. Opowiedz mi coś więcej o tamie. Naprawdę chcesz posłuchać? Pewnie. To moje największe dzieło. Zaprojektowałem ją, kiedy nowy obóz dopiero budził się do życia. Co jest z tą muzyką do diabła? Wziąłem pod uwagę nacisk ciężaru tamy na podmokły grunt, dlatego wcześniej kazałem wbić ogromne pale. Nie zanudzam cię? Mów dalej. W końcu trafiłem na kogoś, z kim warto porozmawiać. Jak już mówiłem, tama to solidna robota, ale też i finezyjna. Wiesz, że użyłem drzewa cedrowego, a nie bukowego, żeby cała konstrukcja była bardziej elastyczna? To niesamowite. Mów dalej. Użyłem specjalnych węzłów do spajania belek. Dodatkowo wszystkie są zbite krzyżowymi klinami. Tamę można bez problemu rozbudować, a nawet rozebrać i przetransportować gdzie indziej. Kurde. Jesteś prawdziwym geniuszem. Niech mnie licho. Też tak uważam. Najadłem się sporo strachu, kiedy jakiś cholerny topielec podgryzał konstrukcję, ale to były tylko przejściowe kłopoty. Najważniejsze, że tama wznosi się dumnie i niestrudzenie walczy z żywiołem wody. Oczywiście było to nawiązanie do zadania z Gotika pierwszego. Nikt dotąd nie docenił mojego dzieła. Co? Ba, bo do kolonii trafiają sami głupcy. To co robisz, to czego dokonałeś, to prawdziwe cudo. Zawstydzasz mnie. Szkoda tylko, że nie możesz nadal tworzyć tak wspaniałych dzieł. Też nad tym ubolewam. Istnieje pewne wyjście. Jakie? Na powierzchni niedługo wybuchnie rebelia, kiedy zdołamy obalić strażników, znowu będziesz mógł tworzyć swoje dzieła. Ale trzeba cierpliwie czekać na odpowiednią chwilę, która wkrótce nadejdzie.
Do tego czasu każdy musi pracować nad powodzeniem powstania. W końcu w kopalni brakuje kopaczy, każdy z nas musi wzmożyć wysiłki. Praca ku wolności. W zasadzie jestem gotów na takie poświęcenie. Kilka przepracowanych dni wartych jest wolności. Będziesz mógł wtedy zaprojektować kolejne dzieło. Masz rację. Tak właśnie zrobię. Cholera, gdzie jest mój kilof? Mam dla ciebie kilof. To wspaniale. Ruszam do pracy. Kiedy to wszystko się skończy, zaprojektuję ogromny wiatrak. Oj, mur widoczny z księżyca. Oczywiście chodzi o nawiązanie do chińskiego muru, ale skąd ten kopasz się tutaj wytrzasnął? To jakaś fanaberia. Wziąłbym się pojawił, zium! Kurde, Son Goku po prostu. Kopacz Goku. Kopacz Goku wszystkich wykopie z tej galaktyki do innej galaktyki. Cześć pełzacze, co u was? A dobra, panie i panowie, jak pewnie się zorientowaliście, mamy malutki problem. A propos, jak kogoś tutaj zaatakuje, to wyskakuje mi error i wywala mi całą grę. No i cóż, powiem wam, że mam nadzieję, że tutaj nie będziemy z nikim musieli walczyć, ponieważ ta sytuacja nie tyczy się tylko pełzaczy, ale jak sprawdzałem, kopaczy i strażników na przykład również. Ponadto mam nadzieję, że po prostu nie będziemy tutaj musieli z nikim walczyć, ponieważ ten błąd, jak zauważyłem, tyczy się tylko tej lokacji. Pewnie spytacie się, a jak to sprawdziłeś? A skąd wiesz, że jak stąd wyjdziesz, to wszystko będzie dobrze? Przecież pewnie sprawdzałeś na poprzednim zapisie, prawda? No właśnie nie, okazuje się, tak tylko pokazuję wam, to nie będę tego robił oczywiście, bo to jest troszeczkę bugowanie, ale że można sobie stąd spokojnie wyjść. A kiedy już sobie stąd spokojnie wyjdziemy, nagle moja regeneracja many powraca i nagle nie ma żadnych błędów. Nie wiem, co się tutaj stało, że tak w tym konkretnym miejscu jest zabugowane. Ale cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Jak się materiał podobał, był bardzo długi wyjątkowo, to zostawcie tą ocenę. Może być negatywnej, żeby się nie podobało oczywiście. No i to będzie chyba na tyle ode mnie. Taki odcinek wyjątkowo dłuższy, bo ostatnie dni troszeczkę się spóźniałem. I teraz ten był idealnie z czasem, więc można po prostu święto narodowe na tą część zrobić. No ale dobra, jak powiedziałem, to będzie na tyle. W kolejnym odcinku zapraszam was do dalszej eksploracji. Do następnego razu. Cześć. A, kolejny odcinek, jakbyście tak jeszcze zostali, będzie dzisiaj o 19, gdybyście jakimś czasem pominęli wcześniej jeszcze kawałek, ale nie wiem, dlaczego mielibyście to zrobić. Ale jakbyście jakimś czasem pominęli tamtą dziwną, niefajną scenę i iścia z nowego obozu tutaj, no to tak tylko wspominam. Pa, pa.